poziom minus 2. Kolejny dzień, kolejne obowiązki. Dziś tak bardziej na sportowo. BMW M2 z troszeczkę porobionym silnikiem na ponad 400 koni mocy i dzięki uprzejmości wypożyczalni Premium Cars będę dziś jeździł i sprawdzę reakcję moich pasażerów na ten samochód. Pan Adam? Tak. To zapraszam, jestem pana kierowcą. Tylko już otwieram. Zaraz, tu. Zapraszam. Wow. Inny samochodzik, no. Tak, miał być Opel Meriva, ale... no jakby to powiedzieć. No taki troszeczkę. Zostałem fanem BMW. Aha, rozumiem. Okej. Okay. Ale nie przeszkadza panu? Nie, no gdzie to? Że nie panu, no nie panujmy. Robert, witam. Adam. Pani Wiktoria? Tak. To ja jestem pani kierowcą. A to nie miał być Opel? Zapraszam. Nie, no dzisiaj tak wyjątkowo. No dobrze, nie narzekam. BMW. O. Słuchaj, bo ja mam małego jeszcze. Jakiś fotelik tu mógł wcisnąć? Tak, już wam pomagam. Wsiadaj, zapnij pasy. Zapraszam. Dzięki. W Opel Meriwie byłoby trochę łatwiej. Tak, dokładnie. Więcej miejsca. Wszystko w porządku? I co tak robisz na co dzień poza jeżdżeniem? Poza jeżdżeniem, znaczy nic nie robię już w sumie. Przepraszam, wyniosło mnie z zakrętu. Jeżdżę sobie tak, studiuję. Takie życie studenta. Nie, ty powiesz, gdzie studenta. Tak, nudne takie. Przepraszam. Nie wyczułem gazu. Przyjemne auto. No takim czasem się można pobawić. Dzisiaj wyjątkowo tak BMW M2. Okej, okay, jaka moc dostępna? No powyżej 400 koni, bo tu jest troszeczkę porobiony samochód. Okej. Okay. 410, 420. Jest też jedna fajna opcja. Więc jak chcesz, mogę zamknąć? Ci za zimno? Sorry. Zamkniemy, bo będziemy trochę szybciej jechać. Pasy są? Jak dbasz o mnie? Bezpieczeństwo pasażerów przede wszystkim. Korzystając z chwili przerwy, powiem wam bardzo ważną rzecz, która na pewno każdemu z was się przyda. Jakiś czas temu miałem stłuczkę swoim prywatnym autem. Ubezpieczyciel wypłacił mi ponad 6000 zł, ale mój znajomy podpowiedział mi, żeby skontaktować się z firmą Helpfind. Specjaliści z tej firmy bezpłatnie przeanalizowali dokumenty odszkodowania i okazało się, że było ono zaniżone o ponad 3500 zł. Ale to nie wszystko. Helpfind wypłacił mi te pieniądze 2 dni później. Dlatego jeśli miałeś szkodę w ciągu ostatnich 3 lat, kliknij link w opisie i uzupełnij formularz, a Helpfind bezpłatnie sprawdzi twoje odszkodowanie i wypłaci ci brakującą kwotę, jeżeli pojawi się zaniżenie. A jeśli sam nie miałeś stłuczki, to koniecznie poleć Helpfind swojej rodzinie czy znajomym. Ciebie to nic nie kosztuje, a im wpada dodatkowa kasa. Powiem szczerze, spodziewałem się raczej Matiza z tego rodzaju. No, często jeżdżą takie, a tutaj tak, trochę zaskoczenie. Tak, no, bryka jest naprawdę fajna. Masz szybkie okularki? 100% do prędkości. Tak? Tak. Pokaż. Jakie różowe. No, trzeba. Patrzę na świat przez różowe okulary. Nie inaczej. Przepraszam, nie wyczułem tego gazu jeszcze. Ale dziury. Straszne. O, Opel Meriva. Taki miałem pana podrzucić. Już drugi czy trzeci dzisiaj. Widzę, Opel Meriva. Zazwyczaj tak jest, że jak na czym się fokusujemy, to potem wszędzie widzimy dane samochody. Zaraz chyba odlecimy. Niełatwe do kontrolowania. Zaraz odlecimy. No trochę ciężko jest, bo wyłączyłem trakcję, to jest ten maksymalny sport. Powiem ci, że no kurde, zdziwiony jestem. Naprawdę jestem zdziwiony. Myślałem, że dużo gorzej mnie się zbierało. Opel Meriva. 75 koni. Dzień dobry. Robert na aplikacji. Zapraszam. Wow. Zapraszam. Tylko jesteście we dwoje, jedziecie? Tak, tak. To do tyłu jedna osoba. To się zmieszczę? Zapraszam. To co, lecimy? Pasy zapięte? Nie wyczułem gazu, przepraszam. Ja nie umiem jeździć tym autem. Dawaj, szybciej!
Kurde, takiego kursu jeszcze nie miałem. Gdzie kamerka w drugą stronę? No jest kamerka. Nie masz nic przeciwko? Nie. Mam nie taki, mam. Taki kanał, program na YouTubie. O autach czy? No taki rozrywkowy raczej. No ja też mam kanał na YouTubie, ale to tak powiedzmy bardziej hobbystycznie związane. Serio? Tak. No taki właśnie związany z podróżami. Jak się nazywa? Travel Amigos. Ten? Tak. Bardzo często podróżuję właśnie ze znajomymi i... Obiecałbyś mi jedną rzecz? No, spróbuję przynajmniej. Dasz mi subskrypcję? To ja tobie wtedy dam. Dobra. To będzie oczywiście. Ten sub for sub. Okej. Okay, dobra, no. Jesteśmy umówieni. To na ten Uber Eatcie. Możesz jeszcze dodawać sobie. No, wszystko. Byłbym najgorszym kierowcą. Ale mogę z sobą zawsze jeździć, będę. Dobra. Halo. Możemy przedłużyć kurs dzisiaj. Dobra. Jak chcesz. Ta kawa jest cały czas aktualna z mojej strony, bo ja i tak muszę przerwę sobie zrobić. No to możemy jechać na kawę. Serio? Tak. Dobra. Ukradłeś te auto, przyznaj się. No i masz mnie. Tak? Dlatego nie jest wpisane na aplikacji. Dlatego jeżdżę po Warszawie z kimś, żeby potem była wina obopólna. Z automatyczna od razu się pojawia ten przysłowiowy banan na jawie. No i prędkość światła zaraz. Pada. A mogę ja pociągnąć? No dobrze, wypuśćcie. Nie spodziewałbym się, że będę z jakimś youtuberem jechał dzisiaj. No i ja wzajemnie tak. No ale mako. Byłem kiedyś na pustyni libijskiej i jeździłem takimi jeepami, które pamiętały chyba czasy tak no pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową. No. Super, wolno trzeba będzie jechać. Ten samochód osiąga prędkość maksymalną porównywalną do prędkości, z jaką startuje samolot. Ale nie wiem, czy chcemy ją dzisiaj testować. I może trochę zwolnię, co? Bo już się nie, mój pasażer nie odzywa. Nie. Troszeczkę mnie to boli. Znaczy boli, boję się ja. Pasażera. Nie, bardziej się zastanawiam, z jaką prędkością startuje samolot. 280, 300. Może czasem nawet mniej. Wpadłem w jakiś dziwny, niekontrolowany poślizg. Przepraszam. Wszystko przejechali. Zdjęcie na Instagrama. 3, 2 i... No kurde, seks bomba. Seks bomba. Ja nie mogę, ale tu zapisuję to zdjęcie. Tak, mówisz. Fajnie mieć takie cycuszki do zabawy, naprawdę. No, można poszaleć. Tutaj będzie w porządku? No, może być. Na sekundę się zatrzymam. Kurde, szkoda. Możemy zrobić zdjęcie? To pokażę dla koleżanki, z jakim fajnym chłopakiem jechałam, co? Jasne, spoko. Z kawą, żeby udokumentować? Z kawuszą. Kawa jako dowód zbrodni. No, trochę. Tak. Bardzo ci dziękuję za przejazd. Dobra, uciekam. Miłego dnia. Dzięki wielkie, również miłego. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia i 5 gwiazdek. Tak. Halo, nie zapomniałeś o czymś? Dobra, to ja jadę. Do widzenia. Nie pasuje. Bardzo dziękuję. Świetna jazda. 5 gwiazdek myślę, jest. Że... Jest. Super. Jak najbardziej zaliczone. Do zobaczenia, mam nadzieję. Również cześć. Dziękuję bardzo za miłą przyjaźnkę, powiem szczerze. No. Poczekaj, spocony jestem? Nie było aż tym śledem. Trawa troszeczkę poryta, ale nie przejmujmy się. Słuchajcie, jeździłem już tyloma autami, że ciężko, żeby jakieś mnie zaskoczyło, dlatego postanowiłem się troszeczkę przebranżowić. A już tak całkiem na poważnie, jeszcze raz przypominam, że w opisie znajdziecie link do bezpłatnego formularza sprawdzającego zaniżenie odszkodowań przy stóżce. Wam bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to głupie, ale ważne. Trzymajcie się i do następnego. Pa! I mam dobrą wiadomość dla ciebie, bo uwaga, nie dość, że ja zapraszam na kawę.